Witamy wszystkich na naszym dzisiejszym zebraniu zboru Chełm. Pracia na miejscu, niektórzy są online. Będziemy wspólnie rozważać drugi wykład z serii, trzeci dzień w nauczaniu naszego Pana. Pierwszy mieliśmy jakiś czas temu, ten trzeci dzień w nauczaniu naszego Pana, wtedy dotyczył Ewangelii Jana, drugiego rozdziału, tam gdzie była mowa o zburzeniu świątyni, którą nasz Pan obiecał, że trzeciego dnia odbuduje. Dzisiaj będziemy mieli drugi przypadek podobny tego typu, gdy nasz Pan mówi, że coś stanie się trzeciego dnia. Czyli będziemy mieli drugą część, jeszcze będzie część trzecia. Ona będzie się lekko różniła od dwóch części pierwszych, bo nie będzie to trzeci dzień w nauczaniu naszego Pana, tylko trzeci dzień w życiu naszego Pana. Po jakiegoś trzeciego dnia w życiu naszego Pana też miało miejsce zdarzenie dosyć charakterystyczne. Trochę zaoszczędzę na czasie, w związku z tym, że w poprzedniej części wykazywałem, co to ten trzeci dzień jest, który to jest trzeci dzień. Tutaj tylko powiem w skrócie wobec tego, że ten trzeci dzień to nie trzeci dzień o 24 godzinach, bo trzeciego dnia o 24 godzinach po wypowiedzeniu tych słów nasz Pan nie zrobił żadnej z tych rzeczy, o których mówił, na przykład nie odbudował świątyni żadnej trzeciego dnia o 24 godzinach, chociaż mówił, że trzeciego dnia ją odbuduje, jak również w naszej dzisiejszej treści nie zrobił tych rzeczy, o których będziemy za chwilę czytali, trzeciego dnia o 24 godzinach, czyli miał na myśli inny dzień. Czytałem wtedy, dzisiaj tylko przypomnę, 2 Piotra 3,8 mówi, że u Pana, u Boga, jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jest jak jeden dzień. I to są te dni, które nasz Pan ma na myśli. Trzy dni trwające po 1000 lat każdy. Pokażę to raz jeszcze tą taką chronologiczną zestawienie, prawda, na żółtym tle, żebyśmy mogli się zorientować, jaki to trzeci 1000-letni dzień wchodzi w grę. Dlaczego trzeciego 1000-letniego dnia? Więc tu jest chronologia od stworzenia Adama aż do końca tych czasów przed naszą, przed tak zwaną naszą erą. I to, co jest tu w kółeczku, to jak widzimy, jest to 70 lat spustoszenia Ziemi. No a potem mamy już 536 lat aż do tego pierwszego roku przed naszą erą. I 4000 lat od stworzenia Adama skończyły się w tym kółeczku czerwonym. Dokładnie one się skończyły 408 lat po spustoszeniu Ziemi. Czyli gdzieś w tym kółeczku, między tymi dwoma pozycjami, bliżej w sumie tej niż tej, bo minęło 408 lat po tych 70, czyli zbliżyliśmy się już bardzo blisko do tego pierwszego roku przed naszą erą. I wtedy minęły pełne 4000 lat od stworzenia Adama. To chronologia biblijna to tak nam ładnie pokazuje. Więc nasz Pan, gdy się tutaj urodził na Ziemi, urodził się 5 tysiącletniego dnia. Prawda? Jeżeli 4000 lat minęły dokładnie 408 lat po spustoszeniu Ziemi, tym 70-letnim, to nasz Pan urodził się w drugim stuleciu 5 tysiącletniego dnia, dokładnie w roku 4127 od stworzenia Adama. I to był pierwszy dzień, który nasz Pan miał na myśli. Zarówno tam, gdy mówił o zburzeniu świątyni, zburzcie tą świątynię, a ja ją odbuduję trzeciego dnia, miał na myśli pierwszy dzień, to był jego, w którym od słowa wypowiadał, to był piąty tysiącletni dzień od Adama, od stworzenia Adama, tak? Potem cały 6000-letni dzień i 7000-letni dzień, czyli wiek tysiąclecia inaczej zwany, na początku którego odbudowana była świątynia, kościół wzbudzony w pierwszym zmartwychwstaniu. Mówiliśmy o tym w części pierwszej, poprzedniej, jakieś chyba 3 tygodnie temu, to było może 4. Dzisiaj będziemy mieli inne wydarzenie, znowu 3 dni się pojawią i różne rzeczy, które nasz Pan mówi, że robi w ciągu tych 3 dni i będą to dokładnie te same dni. Zatem, jeżeli ktoś chciałby jeszcze więcej jakichś, nie wiem, szczegółów, chyba tam wtedy bardziej szczegółowo to omawiamy, bo ja poświęciłem temu 10 czy 12 minut. Wobec tego tutaj tylko takie małe streszczenie tego faktu, żebyśmy wiedzieli, o jakie 3 dni chodzi. Czyli dwie rzeczy do zapamiętania. Chodzi o 3 dni, z których każdy trwa 1000 lat. I druga ważna rzecz do zapamiętania. Chodzi o 3 dni, które zaczęły się 5000-letniego dnia, kiedy tutaj nasz Pan był na ziemi w pierwszym adwencie. Tak, żebyśmy nie liczyli tych 3 dni od początku, od stworzenia Adama, tylko od pobytu naszego Pana na ziemi. Bo to są 3 dni, które łapią 5000-letni dzień, czas pierwszego adwentu bycia naszego Pana na ziemi, 6 i 7 wiek tysiąclecia, w którym już jesteśmy od ponad 150 lat, 152 lata dokładnie od stworzenia Adama i 150 lat od jego upadku. Jesteśmy już w tym 7000-letnim dniu i to jest ten trzeci dzień, kiedy nasz Pan obiecał różne rzeczy kończyć, bo to był ten limit graniczny, prawda?
Trzeciego tysiącletniego dnia, po moim pobycie tutaj na Ziemi, a ja jestem tutaj na Ziemi piątego tysiącletniego dnia, więc trzeciego tysiącletniego dnia będę kończył różne ważne rzeczy. Jedną z nich było to budowanie świątyni, a dzisiaj będziemy mieli wydarzenie zapisane w Łukasza 13 rozdziale. I myślę, że po tym wstępie możemy się udać już od razu do tegoż Łukasza 13 rozdziału i przeczytać sobie trzy wersety, które nas będą interesowały. Łukasz 13, 31 do 33. Łukasza 13, 31 do 33, a więc mamy trzy wersety. W tym czasie przybyli niektórzy faryzeusze, mówiąc do Niego, do naszego Pana. Wyjdź stąd i oddal się, gdyż Herod chce Cię zabić. I rzekł do nich, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony i dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Ciekawe słowa, dziwne słowa, prawda? Szczególnie ginięcie poza Jerozolimą. Muszę drogę odbyć dzisiaj, jutro, pojutrze, bo inaczej niemożliwe, żeby prorok zginął inaczej niż poza Jerozolimą. Będziemy o tym wszystkim mówili, ale zaczniemy od czego? Od tego, co się pojawia na samym początku. Widać z tego na samym początku, że niektórzy faryzeusze przychodzą do naszego Pana i Go ostrzegają, by dla własnego bezpieczeństwa opuścił teren Galilei, bo Herod chce go zabić. Dziwne, prawda? Czyżby sympatyzowali z Jezusem i nagle przyjaciółmi się dla Niego stali i udzielają Mu rad, które pozwolą Mu ocalić życie? Jest to mało prawdopodobne. Prawdopodobne jest to, że Herod sam wysłał tych faryzeuszów do naszego Pana, żeby Go przestraszyli i żeby on sobie poszedł z jego terenu. Herod już wcześniej zabił Jana Chrzciciela. Wiedział, że nasz Pan jest jeszcze bardziej popularny niż Jan Chrzciciel. Więc ewentualne zabicie naszego Pana za to, że mówi rzeczy, które mu się nie podobają, które w niego uderzają, no było dla niego bardzo, bardzo ryzykowne. Więc prawdopodobnie uznał, że lepiej będzie pozbyć się go w ten sposób, że go się przestraszy, pójdzie sobie gdzie indziej z moich terenów i tam niech sobie głosi, a to już nie będzie mnie interesowało. Potwierdzeniem takiej, bo to tylko interpretacja, bo nie wiemy, jaka była motywacja faryzeusza, ale trudno założyć, znając faryzeuszy i opis naszego Pana na ich temat, żeby zrobili to z życzliwości serca. Potwierdzeniem takiej interpretacji, że o to Herodowi chodziło, że Herod sam ich wysłał, żeby w ten sposób go oddalić, było słowa, którego nasz Pan użył. Bo widzimy, co nasz Pan mówi? Rzekł do nich nasz Pan, do tych faryzeuszy, idźcie i powiedzcie temu, komu? Lisowi. Dlaczego nazwał go lisem? No, że taki chytry, że w ten sposób obmyślił, że się pozbędzie Jezusa ze swego terenu i będzie miał zgoły problem. Tak, tak, bo co innego ten tutaj lis miałby robić w tym przypadku. No ale to jest tylko interpretacja, no bo nie możemy, nie są to fakty, które zostały opisane. Mamy napisane to, co mamy napisane. Oni ostrzegają naszego Pana, żeby poszedł, bo Herod go chce zabić. A on mówi, powiecie temu lisowi, że mam do wykonania pewne prace. 3 dni będą mi one potrzebne, 3 dni na to potrzebuję i ja będę tę pracę wykonywał. Niezależnie od tego, co Herod chce mnie zabić, czy nie chce mnie zabić, ja mam pracę do wykonania. Dzisiaj, jutro i pojutrze. No a teraz przejdźmy do tej pracy. Dzisiaj, jutro i pojutrze. Co nasz Pan miał takiego czynić przez te 3000-letnie dni? Mówi o 2 rzeczach. Mówi, że ma wypędzać demony i uzdrawiać. Zaczniemy od uzdrawiania. W czasie pierwszego adwentu nasz Pan uleczył, jak wiemy, bardzo, bardzo wiele osób. Głównie z chorób fizycznych. Niedawno mówiliśmy tutaj chyba na naszym badaniu, tak, środowym, o tym, że setki leczył jednego dnia, potrafił setki ludzi wyleczyć. Więc leczył tych ludzi głównie z chorób fizycznych, ale nie tylko te choroby i nie tylko samego siebie miał na myśli, mówiąc o uzdrawianiu przez 3000-letnie dni. Dlaczego nie tylko to musiał mieć na myśli i nie tylko siebie? Bo on fizycznie miał niebawem odejść z ziemi. Miało go na ziemi już nie być, a jego dzieło miało być kontrolowane przez członków jego ciała, którzy też są nim, bo to część członkowie jego ciała. On jest głową, a oni są resztą jego ciała. Więc to dzieło miało być kontrolowane przez jego naśladowców, począwszy od apostołów, którzy też leczyli fizycznie, używając darów ducha w tym celu, ale i bardziej niż fizycznie leczyli duchowo z choroby grzechu. Po śmierci mam na myśli apostołów, dary ducha ustały i już nikt nie mógł leczyć chorób fizycznych, tak jak czynił to Jezus i tak jak czynili to bracia, którzy mieli dary ducha.
Powtórzę raz jeszcze. Po odejściu z apostołów dary ducha ustały. Ponieważ dary ducha zostały udzielone przez Boga ówczesnym braciom, a zdolność przekazywania darów tych ducha była zarezerwowana tylko do apostołów. Nie będę tego udowadniał, ale jest w Nowym Testamencie zapis, że gdy ktoś chciał otrzymać dary Ducha Świętego, to nie mógł mu przekazać tych darów Ducha Świętego ktoś inny, kto je posiadał. To musiał być apostoł. Musieli ściągać apostoła, żeby on mu te dary udzielił. I on mógł używać tych darów, ale nie miał możliwości przekazywania tych darów jeszcze kolejnemu. To tylko apostołowie mogli takie coś robić. Z tego prosty wniosek, że gdy zmarł ostatni apostoł, nikt nie mógł już przekazać nikomu darów Ducha Świętego. Jeszcze żyli bracia, którzy otrzymali te dary od apostołów, ale niebawem i ci bracia odeszli, zmarli i zniknęły dary. Więc dzisiaj, jeżeli ktoś mówi, że ma takie dary, na przykład uzdrawiania, no to albo kłamie, albo używa nieczystych sił, które oczywiście istnieją i mogą działać. Istnieją i mogą działać. Dlatego też dochodzimy do wniosku na podstawie faktów biblijnych, że to uzdrawianie, o którym mówi nasz Pan, to raczej przede wszystkim i głównie uzdrawianie duchowe. Bo to fizyczne było tylko na krótki czas w pierwszym wieku. Ale ani nasz Pan, ani bracia z pierwszego wieku, którzy te dary ducha posiadali, nie leczyli też fizycznie po to, żeby uleczyć wszystkich ówczesnych chorych. Bo niektórzy myślą sobie, że chrześcijanie to mają taką moc leczenia chorób fizycznych i będą w ten sposób pomagać innym współbraciom, że Bóg w ten sposób taką ulgę chce przynieść swoim naśladowcom, tak, wyznawcom. Otóż nie. Bóg takiej ulgi nie chce przynosić, bo to jest taką ulgę przyniesie dopiero w wieku tysiąclecia. Działanie naszego Pana jako lekarza w wieku tysiąclecia wobec całej ludzkości. Nasz Pan i apostołowie, tak, uczniowie posiadający dar ducha, leczyli także choroby fizyczne, tak jak mówiłem, ale to było tylko w pierwszym wieku i więcej chorych nie uleczyli, niż uleczyli. Chyba każdy sobie zdaje sprawę, że ilość chorych w czasach naszego Pana i gdy apostołowie żyli i te dary jeszcze były obecne, to ilość chorych przekraczała wielokrotnie tych uzdrowionych. Czyli nie chodziło wcale o to, żeby w ten sposób, w jakiś sposób przynieść ulgę ludzkości, że powyleczać ludzi. Nasz Pan leczył fizycznie dlatego, żeby dać dowód swego pochodzenia od Boga. To był jeden ze znaków, na który On się powołał. Pamiętamy, gdy przyszli uczniowie od Heroda, od Jana Chrzciciela, już ten Herod dzisiaj był parę razy, od Jana Chrzciciela i pytali naszego Pana, czy On jest tym, na którego czekali, czy jeszcze mają czekać na przyjście tego Mesjasza, to On powiedział, no zobaczcie, ślepi widzą, głusi słyszą, chromi chodzą i tak dalej. Czyli to jego działalność także fizycznego uzdrawiania była potwierdzeniem, dowodem Jego boskiego pochodzenia, że przyszedł z nieba, od Boga i miał możliwość czynić rzeczy, które nikt inny nie potrafił czynić. Natomiast pierwsi chrześcijanie w ramach darów Ducha Świętego otrzymali także między innymi tę zdolność, że potrafili leczyć, a nawet przywrócić życie zmarłemu, ale oni to otrzymali po to, żeby mieć pomoc w budowaniu Kościoła od zera, od podstaw. Kościół chrześcijański, a trzeba pamiętać jeszcze, że nie było całej Biblii, był tylko Stary Testament, a Nowy Testament powstawał. Czyli praktycznie go nie było, można powiedzieć, bo to były dopiero w trakcie powstawania poszczególne listy tu i ówdzie adresowane o małej liczbie, o zasięgu. Taki list jak poszedł gdzieś tam, to poszedł do tego miejsca, do którego Paweł go wysłał. I ogólnie nie było to wszem i wobec znajome, tylko jak my w tej chwili mamy Biblię, sobie otwieramy Ewangelię, czy dowolne listy i sobie wszystko czytamy. To dopiero powstawało, czyli można powiedzieć, praktycznie Nowego Testamentu nie było przez cały pierwszy wiek. A ci, którzy mieli do niego dostęp, gdy powstawały poszczególne listy, to były bardzo ograniczone grupy osób, lokalnie. Potem dopiero to zostało nam udostępnione w następnych wiekach w całości. Więc Kościół pierwotny otrzymał te dary ducha, nadprzyrodzone, podkreślam, nadprzyrodzone dary Ducha Świętego, między innymi, bo to nie było tylko leczenie, między innymi przepowiadanie na przykład przyszłości, albo mówienie językami bez potrzeby się uczenia, albo granie na instrumencie, jak tutaj u nas grają i śpiewają, bez potrzeby się uczenia. Nie trzeba było do szkoły muzycznej się zapisywać. Jak Bóg dał taki dar, to wstał i pięknie śpiewał, albo pięknie grał, gdyby zaszła taka potrzeba. Albo pamiętamy na zebraniu, jak to Paweł opisywał. Bóg nie było Nowego Testamentu, więc Bóg czasami komunikował się przez danie pewnej wizji komuś. I ktoś mówił obcym językiem, a drugi brat dostawał kolejny od Boga pomoc, żeby mógł przetłumaczyć ten język. A gdyby nie było tłumacza, to miał taki brat, który miał coś do powiedzenia, siedzieć cicho, jak Paweł pisze, no bo po co mówić, jak nikt nie rozumie. Więc to były takie niezwykłe czasy. Bóg uznał za potrzebne te nadprzyrodzone dary ducha dać Kościołowi, ponieważ w ówczesnym czasie cały świat był bardzo wrogo nastawiony do nauk naszego Pana.
No bo co mamy, co było w tym czasie? Kościół żydowski, wrogo nastawiony do Jezusa, no przecież ukrzyżowali go, i poganie dookoła. A tu nagle powstała taka jedna, jakaś nowe nauki powstały, nieznienawidzone przez absolutnie wszystkich, przez Żydów, z którego to narodu ten Jezus przyszedł, i kilkuset zwolenników znalazł, ale co to jest wobec milionowych, tak, rzesz. No i świat pogański, który tym bardziej, bo to nawet nie było z nich, to było od Żydów. Wobec tego widocznie Bóg uznał, że Kościół chrześcijański, nauki Jezusa, nie utrzymają się w tak wrogim środowisku i ze strony Żydów, i ze strony pogan, jeżeli nie dostaną jakiegoś mocnego wsparcia na początek. A tylko na początek. Dlatego Paweł potem pisze, że te rzeczy, te dary ducha przeminą, bo one są mniejszej wartości niż owoce ducha. Dlatego potem mamy 1 Koryntów 13 rozdział, on tam pisze o tych, tak, wychwala właśnie i miłość, i ogólnie owoce ducha, i mówi, te przeminą, ale teraz zostaje wiara, nadzieja, miłość, a z nich największa jest miłość, więc on tam w tym rozdziale 13 bardzo ładnie pokazał hierarchię ważności, wartości darów Ducha Świętego, nadprzyrodzonych, danych gratis przez Boga, bez potrzeby pracowania na to, od owoców Ducha Świętego, czyli charakteru, który każde dziecko Boże powinno w sobie rozwijać. Zatem uzdrawianie należy rozumieć jako przede wszystkim dotyczące chorób grzechu, duchowe uzdrawianie. Bo w wieku Ewangelii, w czasie tych 3000-letnich dni, rozwijany był przecież Izrael duchowy, a nie cielesny. Gdy rozpocznie się nowe przymierze, tego trzeciego dnia z tych trzech, uzdrawianie obejmie zarówno sferę ducha, jak i ciała całej ludzkości. Więc znowu pojawi się fizyczne, tak jak było na początku. I ta cała ludzkość przez procesy restytucji będzie leczona z obydwu rodzajów chorób, i z tych fizycznych, i z tych duchowych. Będzie leczona przez naszego Pana, wtedy już trzeciego dnia, wobec ludzkości, razem z Kościołem Chrystusa połączonego. Zresztą nasz Pan tutaj wspomni o swoim połączeniu się z Kościołem. Również jako potwierdzenie tego leczenia powszechnego wieku tysiąclecia, trzeciego dnia, Dzieje Apostolskie, trzeci rozdział, wersety 20 i 21, Dzieje 3, 20, 21. Oj, coś dzieje się, mi schowały. Właściwie od 19 zacznę, bo nie będzie kontekstu. Przeto pogotujcie i zawróćcie, aby były zgodzone grzechy wasze, aby nadeszły od oblicza Pana czasy ochłody i aby posłał opowiedzianego wam wcześniej Chrystusa Jezusa, którego musi zatrzymać niebo, tak dosłownie powinno być, aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, o czym od wieku mówił Bóg przez usta proroków swoich. Nad czasy ochłody, odnowienia, odświeżenia, pokrzepienia, wzmocnienia, wiek tysiąclecia tak tutaj jest nazwany, i którego niebo musi zatrzymać naszego Pana aż do czasu tego wieku tysiąclecia, kiedy On powróci i odnowi wszystkie rzeczy. Przywróci wszystko to, co Bóg pierwotnie planował w Edenie dla rodziny ludzkiej, a co z powodu grzechu Adama i Ewy zostało chwilowo odwleczone w czasie, a po drodze doświadczenie ludzkości z grzechem. I Psalm 103,3 też wspomina o takim powszechnym leczeniu w wieku tysiąclecia. Psalm 103,3. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje. Kiedykolwiek Bóg wyleczył wszystkie choroby, chociażby Izraela, to jest i do Izraela, wiadomo, że może mamy prawo te wersety przyjmować także jako dotyczące nas, Izraela duchowego. Leczy wszystkie choroby Twoje? No nie wyleczył wszystkich chorób jeszcze, ani Izraela cielesnego, ani duchowego, ani całego świata ludzkości. Ten psalm mówi o warunkach wieku tysiąclecia. Tak jak wiele innych, kiedy się sądy odprawują Boże na ziemi, uczą się obywatele kręgu ziemskiego sprawiedliwości. Taki werset. No. Gdzie się uczą sprawiedliwości? Gdzie się sądy Boże odprawiają na ziemi? Bóg na razie na ziemi nie wykonuje żadnych sądów swoich. Świat w dużym stopniu ma swobodę, oczywiście w pewnych ograniczeniach, które Bóg nie życzy sobie, żeby były przekroczone, ale w ramach tych granic, które Bóg wyznaczył, świat robi co chce i widzimy, jak to wygląda. I wcale się obywatele okręgu ziemskiego nie uczą żadnej sprawiedliwości, wręcz przeciwnie, można byłoby powiedzieć, się uczą. Zobaczmy, jak mówi o tym
Końcówka wersetu 32 z naszego Łukasza 13 rozdziału, bo jesteśmy w 13 rozdziale Łukasza i końcówka wersetu 32 mówi: trzeciego dnia skończę. Oto wypędzam demony, dokonuję uzdrowień dziś i jutro, a trzeciego dnia skończę. Trzeciego dnia skończę. To skończę, to w greckim jest teleioumai. Teleioumai, jeżeli tak to się wymawia. Wymawiam tak, jak piszą literki. Zakładam, że grecka wymowa jest zgodna z zapisem, więc teleioumai. Polskie przykłady oddają to jako właśnie, no tak Biblia Warszawska mówi, skończę. Jeżeli tam macie różne inne przykłady, to możecie znaleźć, że trzeciego dnia skończę, jest dodane, że zakończę trzeciego dnia, albo dokończenie wezmę, albo będę u kresu i będę u celu. Tam porównałem różne polskie przekłady i w różnych polskich przykładach takie właśnie końcówki wersetu 32 znalazłem. Że trzeciego dnia skończę, zakończę, dokończenie wezmę, będę u kresu, będę u celu. Czyli widzimy dosyć szeroka gama. Ale żaden polski przekład nie oddał istoty rzeczy. Bo w Grece tenże czasownik jest w pierwszej osobie strony biernej. Nawet jak chodziliśmy dawno do szkoły, to wiemy, że strona bierna to raczej nie coś skończę. No może już bardziej dokończenie wezmę idzie w kierunku strony biernej, bo tak bezosobowo, bo strona bierna, żeby przypomnieć tym, którzy do szkoły dawno nie chodzili, jeżeli Jasio doi krowę, to krowa jest dojona. Stroną bierną jest krowa jest dojona, a nie Jasio ją doi, prawda? Wobec tego trzeciego dnia skończę, no to w żadnym wypadku nie przypomina strony biernej. Już bardziej dokończenie wezmę, ale najlepiej byłoby to oddać stronie biernej. Żaden polski przekład ani na chwilę nie pomyśli o tym, żeby dać tam stronę bierną. Na szczęście wszystkie angielskie przekłady oddają to w stronie biernej, no bo bardziej są zwykle precyzyjne. No to ta protestanckie podejście, prawda, do Biblii jest bardziej takie, no, bliskie oryginałowi, bez upiększania i wprowadzania swoich myśli. Więc angielskie przekłady mówią: I shall be perfected, czyli zostanę udoskonalony, zostanę zakończony, zostanę skompletowany. To nasz Pan ma na myśli. Mówiłem, że nasz Pan tutaj wspomni także o połączeniu się z Kościołem. Nasz Pan tutaj mówi, a trzeciego dnia zostanę, no i można różnie to tele moje tłumaczyć, ale w stronie biernej. Zostanę albo udoskonalony, albo zakończony, albo zostanę skompletowany. Czy nie przypomina to słów apostoła z Efezów 4 rozdziału? Przejdźmy tam. Efezów 4 rozdział 11 do 13. Efezów 4, 11 do 13. On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I teraz zbliżamy się do najciekawszego 13 wersetu. Aż dojdziemy wszyscy my, członkowie Kościoła, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. I tutaj zauważył dokładne, dosłowne tłumaczenie. Do męża doskonałego, do miary pełnej dojrzałości Chrystusa. Tak tam dosłownie jest podane. Jeszcze raz przeczytam werset 13. Że Bóg dał różnych, tak wcześniej apostoł mówi, że Bóg dał różnych sług, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. No i to najciekawsze, do męża doskonałego. Jak my wszyscy możemy dojść do męża doskonałego? O co? Już raz zrozumiemy, o co chodziło, do męża doskonałego, no Chrystus, głowa i ciało, prawda? Czyli mąż doskonały, jeden człowiek pokazany w Jezusie, Chrystus, głowa i ciało. Mąż doskonały, do miary pełnej dojrzałości Chrystusa. Ta miara pełnej dojrzałości Chrystusa, no to pełny, kompletny Chrystus. Wszyscy członkowie znalezieni, 144 tysiące, mało tego, że znalezieni, podniesieni z grobu w pierwszym zmartwychwstaniu i połączeni ze swoją głową. I tutaj nasz Pan zapowiada, że to właśnie miało nastąpić, to zakończenie Jego, czyli Jego udoskonalenie, zakończenie, skompletowanie miało być nastąpić trzeciego dnia. W Łukasza 13:32 i Efezów 4:13, tam gdzie przed chwilą czytaliśmy o tym mężu doskonałym, występuje ten sam rdzeń przy okazji, ten sam rdzeń z tego czasownika teleioumai. W tym pierwszym, czyli tam, gdzie mamy zostanę Łukasza, zostanę udoskonalony, albo zakończony, albo skompletowany, mamy czasownik teleios, tam jest czasownik teleios, który znaczy skonsumować, na przykład małżeństwo, doprowadzić do perfekcji w coś, a w tym drugim, tam, gdzie mamy w Efezów mąż doskonały, w którego to męża doskonałego, albo do którego to męża doskonałego oni mieli dochodzić, mamy przymiennik teleion. Czyli czasownik teleios u Łukasza i przymiennik teleion. Widzimy to samo słowo, ten sam rdzeń.
teleion jako przymiotnik to kompletny, dojrzały, doskonały, czyli zupełny, kompletny Chrystus, głowa i ciało. Już w chwale, bo ich połączenie miało nastąpić dopiero w boskiej naturze. Zatem w Łukasza 13:32 Jezus zapowiedział leczenie fizyczne i duchowe, przede wszystkim duchowe, które wobec maluczkiego statka rozpoczął 5. tysiącletniego dnia, gdy tutaj na ziemi był, kontynuował przez cały 6. dzień i aż do początku 7. tysiącletniego dnia, kiedy to nasz Pan na początku tego 7. tysiącletniego dnia staje się mężem doskonałym. Zostanę skompletowany 3. dnia. Kompletnym Chrystusem, głową i ciałem. Po czym, nie kończą, to nie chodziło tylko o skończyli i teraz możemy odpoczywać. Po czym nasz Pan wspólnie z maluczkim statkiem, już w ten sposób z nim połączony, wciąż w tym samym 3. tysiącletnim dniu po wypowiedzeniu słów z wersetu 32, będzie kontynuował leczenie ludzkości i fizycznie, i duchowo. Kończąc ten cały proces wieku tysiąclecia, jeszcze w ramach tego 3. tysiącletniego dnia. Cały 3. tysiącletni dzień to wielkie leczenie. Jakie to musi być wielki dzień w boskim planie, ten 3., czyli nazwany nam tak 3. od wypowiedzenia słów naszego Pana, a 7. od stworzenia Adama, wiek tysiąclecia. Sprawa połączenia Jezusa z Kościołem dokonana, obalenie tak, obecnego porządku rzeczy w toku, bliskie końca i uleczenie, wyprowadzenie z grobów całej ludzkości i wyleczenie wszystkich ich chorób fizycznych i duchowych. No i na koniec podanie ich próbie, takie same jak było w Edenie, dla Adama i Ewy, ale jakże bogatszych o doświadczenie. Wielkie dzieło, które Bóg dla dobra ludzkości prowadzi w tej chwili, żeby w takiej samej próbie, jaka miała miejsce w Edenie wobec Adama i Ewy, ludzkość wybrała lepiej. No i wierzymy, że znaczna część ludzkości wybierze lepiej. Nie wszyscy, ale znaczna część wybierze lepiej. Wynika z tego, że nasz Pan zawarł w tym wersecie dwie myśli o leczeniu. Duchowe, uzdrawianie klasy maluszkiego statka w ciągu 3 dni, o 1000 lat, cały czas powtarzam, i zakończenie tego procesu na początku 3. dnia, tak zwanego wieku tysiąclecia. Dzięki temu miał nasz Pan stać się kompletnym Chrystusem. 3. dnia wezmę dokończenie, tak on powiedział, a dosłownie zostanę zakończony, skompletowany. I druga myśl, fizyczne i duchowe uzdrawianie całej ludzkości, które będzie prowadzone już przez Niego jako kompletnego, zupełnego tego męża doskonałego, Chrystusa, głowę i ciało, w czasie wieku tysiąclecia, który jest 3. dniem z wersetu 32. Tym samym, na początku którego zakończyło się uzdrawianie całej klasy maluszkiego statka i połączenie się z głową w kompletnego męża. Pozostaje jeszcze kwestia wypędzania demonów, o których tutaj nasz Pan mówi. Teraz chciałbym chwilę o tych wypędzaniu demonów powiedzieć. Nasz Pan w czasie swego pobytu na ziemi wyrzucił ich bardzo, bardzo dużo. W jednym człowieku był cały legion. Może zapomnieliśmy ten fakt, a ja mam Biblię na Łukasza otwartą, wobec tego szybko przejdę do rozdziału 8, Łukasz 8. Legion to, ile to było? Ile to może być? 12? Kilka tysięcy? Bo ja myślałem, że tylko 12. No tak, to 12 legionów może było, ale w każdym legionie tysiące. No tak pisze, no chyba nie możemy podważać natchnionych słów. Łukasz 8 rozdział 26-33. Zauważmy. I dopłynęli do krainy Genezarejczyków, która leży naprzeciwko Galilei. A gdy wyszedł na ląd, chodzi o naszego Pana, zabiegł mu drogę pewien mąż z miasta, który był opętany przez demony i od dłuższego czasu nie nosił odzienia i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. A gdy ujrzał Jezusa, z krzykiem padł przed Nim i donośnym głosem zawołał: cóż ja mam z Tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Proszę Cię, nie dręcz mnie. Gdyż nakazywał duchowi nieczystemu, by wyszedł z tego człowieka. Od dłuższego bowiem czasu szarpał nim, a choć go wiązano łańcuchami i trzymano w pętach, on rwał te więzy, a demon pędził go na pustynię. Zapytał go więc Jezus, tego demona, w tym człowieku, jak ci na imię? A ten mówi: legion, gdyż wiele demonów weszło w niego. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. A było tam duże stado świń, pasące się na górze, prosiły go, aby im pozwolił w nie wejść, i pozwolił. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska do jeziora i utonęło. Wiele mamy, tak jest, że legion i dość wiele demonów. Czyli w jednym człowieku. Niesamowite, jak to się w ogóle mogło stać. A potwierdzeniem, że było to coś okropnego, to reakcja świń.
Przecież to nie był cud od Boga, żeby te świnie popędziły do tego morza, tylko to była reakcja niższego stworzenia na obecność takich wrogich duchów. Że chociaż ich mózgi nie są takie jak ludzkie i nie mogą doprowadzić do tego, że będą mówić albo działać w dowolny sposób, to reakcja ich organizmu, no szał. Szał i pewnie popędziły przed siebie, nie bacząc na to, że tam jest morze, się potopią. Po prostu szał. Jak koń spurzony, podobno pędzi na oślep i lepiej na jego drodze nie stać, bo on nie zważa na co. Sam kiedyś widziałem takiego spuszczonego konia, to było w Słupcu, pamiętam, nagle na ulicy pędzi i biegł i uderzył w dom po prostu. Nie przeszkadza, nie widział tego domu. Uderzył o ten dom, to był dom drewniany, więc jego nie zabiło go. Przewrócił się, a potem się powoli wykaraskał, ale już go to otrzeźwiło. Ale normalnie, prosto w dom uderzył. Więc świnie chyba podobnie się zachowały. Policzono, ktoś policzył, że Nowy Testament mówi o wypędzeniu demonów przez naszego Pana 55 razy, że w ogóle takie coś miało miejsce, ale szczegółowo opisane mamy tylko 5 takich przypadków. Czyli nasz Pan dużo tych demonów wypędzał. W Marka 16:17, może zobaczmy, w Marka 16:17 nasz Pan zapowiada także taką zdolność dla swoich naśladowców. 16:17. A te znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą. Praktyczny przykład widzimy w Dziejach Apostolskich w 16 rozdziale. Zobaczmy, no bo zbieramy informacje na ten temat. Dzieje 16, od 16 do 18. A gdy śmieszli na modlitwę, zdarzyło się, że spotkała nas pewna, tuż apostoł pisze, spotkała nas pewna dziewczyna, która miała ducha wieszczego. Tego ducha wieszczego to dosłownie ducha Pytona. Prawdopodobnie tak się nazywał demon. Pyton. Która miała ducha Pytona wieszczego, niech będzie wieszczego, a która przez swoje wróżby przynosiła wielki zysk panom swoim. Ta, idąc za Pawłem i za nami, wołała, mówiąc, ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Mówiła dobre rzeczy, piękne rzeczy. A to czyniła przez wiele dni. Wreszcie Paweł, znękany, zwrócił się do ducha, do tego Pytona i rzekł, rozkazuję ci w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś z niej wyszedł. I w tej chwili wyszedł. Czyli nie chciał Paweł świadectwa prawdy z ust demona, Pytona. Bo ona mówiła, że ci ludzie są sługami Boga Najwyższego i zwiastują wam drogę zbawienia. Paweł wiedział, kto to tak naprawdę mówi i nawet dobrego świadectwa na temat swój i Boga nie chciał z ust Pytona, to znaczy jakiegoś podłego demona. I teraz przechodzimy do rozważenia, czy później, w czasie wieku Ewangelii, były podobne przypadki wypędzania demonów przez braci. I czy są teraz? A może ta zdolność była jednym z darów ducha i przeminęła wraz z końcem wieku Ewangelii razem z wszystkimi innymi darami. Tutaj przyznam, że ja nie mam do końca pewności, jaka jest prawda. Ja nie znam osobiście żadnych wiarygodnych opisów z czasów pastora Russella czy brata Johnsona, którzy jako czołgowie gwiezdni, bo to byli bracia czołgowie gwiezdni, potężne prawdy, jak Bóg przez nich podał. Wobec tego ci bracia, Russell i Johnson, mieliby największe szanse, żeby skutecznie kazać demonowi wyjść z człowieka, gdyby takiego opętanego mieli przed sobą. Nie znam żadnych wiarygodnych opisów z czasów pastora Russella czy brata Johnsona, gdy byli tutaj na ziemi jako członkowie gwiezdni, gdy byli przez Boga używani do podawania ogromnych ilości prawd, do dzisiaj na nich bazujemy i z nich korzystamy, żeby oni takie coś wykonali. Dlaczego mówię, że oni byli najbardziej, mieliby największe szanse, żeby skutecznie kazać demonowi wyjść? Bo ta skuteczność nie zależy od tego, czy ktoś wypowie właściwe zaklęcie. Tak jak w Harrym Potterze, tak? Trzeba tylko właściwe zaklęcie i się stanie. Żaba się pojawi z drewna albo w ogóle znikąd. Tutaj nie chodzi o to, o właściwe zaklęcie, tylko chodzi o co? O zwrócenie się do demona tak, żeby usłyszał Jezusa, którego się boi, a nie człowieka, którego się nie boi. I teraz, kto miałby największe szanse kazać demonowi wyjść z opętanego człowieka, tak żeby ten demon posłuchał, czyli żeby poczuł respekt i zastosował się do rozkazu. Musi usłyszeć Jezusa, on człowieka się nie boi. Nawet naśladowcy Jezusa. Chyba że w tym człowieku, w tym naśladowcy Jezusa mieszka Jezus w umyśle, woli i sercu. To wtedy, chociaż mówi człowiek, to on usłyszy tego, kogo trzeba, kto mieszka w tymże człowieku. Więc jeżeli ktoś skutecznie
potrafi przeprowadzić prawdziwy egzorcyzm w imieniu Jezusa, musi posiadać swoje myśle, woli i sercu ogromną ilość miary ducha pańskiego. Ja przyznam się, gdybym się stanął przed taką sytuacją, to bałbym się podjąć takiego czegoś. Nie znam wiarygodnych opisów z czasów pastora Russella Johnsona, żeby oni to zrobili, a oni mieli największe szanse. No, w nich Jezus mieszkał w stopniu przekraczającym wszystkich innych ówczesnych braci. Ale nie mamy. Ja przynajmniej nie znam. Jak ktoś coś na ten temat wie, niech mi powie albo do mnie napisze w tej sprawie. Tak czy inaczej, ilość prawdziwych opętań dzisiaj musi być dużo mniejsza niż było to wtedy, w czasach naszego Pana, a to głównie z dwóch powodów. Ilość prawdziwych opętań dzisiaj. Jeszcze mówiłem o tym, ale to powtórzę, bo jeszcze jest wyjaśnienie, dlaczego ani bracia Russo, ani Johnson nie dokonywali takich egzorcyzmów, przynajmniej nie wiemy o nich, żeby tak w ten sposób działali, bo być może był to także jeden z darów ducha. Bo tutaj wiemy, że apostołowie otrzymywali i może w ramach tych darów ducha było takie coś. A nie jest to owocem Ducha Świętego, ale ja mówię, nie mam na ten temat wyrobionego zdania, wciąż jestem w trakcie poznawania tego zakresu, tego tematu. Ale wracam do czasów obecnych. Powiedziałem, że dzisiaj mamy tych opętań na pewno dużo, dużo mniej. Dlaczego? Z dwóch powodów. Przynajmniej niektórzy upadli aniołowie na pewno wyciągnęli lekcje z życia i wierności Jezusa, gdy On tutaj był na ziemi, a oni Go widzieli w Jego ofierze. Gdyż pisze o tym Piotr. 1 Piotra 3, 18-19 pisze o tym, że nasz Pan swoją ofiarą, zupełnie przeciwnym duchu niż oni, niż aniołowie to robili, poddał się nawet śmierci, ukrzyżowaniu. 1 Piotra 3, 18-19. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. Uśmiercony w ciele, ożywiony w duchu. I teraz ważne, że werset 19 powinien się zacząć, przez co poszedłszy zwiastował duchom będącym w więzieniu. Początek wersetu 19 ma na początku przez co. A to przez co to jest jego uśmiercenie w ciele i ożywienie w duchu. Jego sam ofiary, jego uśmiercenie w ciele, jego ofiara i nagroda, która spotkała go poprzez zburzenie. Przez co, że tutaj tak cierpiał, dał się zabić. Przecież aniołowie patrzyli, pojawił się Logos, oni go znali przecież z nieba. Wiedzieli, że to jest Syn Boży, zresztą nawet niektórzy z nich, z tych złych, tak, opętując człowieka, mówili o Jezusie. Wobec tego, jak się obserwowali naszego Pana i zobaczyli, przyszedł taki wielki Logos, który był naszym przełożonym tam w niebie na początku, prawa ręka Boga, miał takie kontakty z Bogiem, jakich my nie mieliśmy nigdy. I pozwolił się zabić. Zresztą oni patrzyli i pewnie oczy przecierali ze zdumienia. My, przy potopie mieliśmy pomóc ludzkości, to myśmy ani myśleli, żeby nas zabijano. Myśmy się pożenili, powybieraliśmy sobie najpiękniejsze kobiety, jakie nam się podobały i mieliśmy z nimi dzieci. A ten? Żadnej kobiety sobie nie wybrał, nie próbował z nimi mieć dzieci, dał się zabić. No ale nie mija więcej jak 3 dni niecałe, a na pewno byliśmy jako istoty duchowe, zobaczyli, że coś się wielkiego dzieje. No chociażby zobaczyli naszego Pana, który jako człowiek się zaczął ujawniać. A podejrzewam, że jako istoty duchowe zobaczyli, że w świecie duchowym stało się coś potężnego, że jakaś boska istota się pojawiła, no bo nasz Pan zbudzony z grobu. I oni znowu przecierali oczy i mówią, a jak się jednak opłaca, tak, być wiernym Bogu, nawet gdyby to po drodze etapy prowadziły przez wielkie tragiczne wydarzenia, łącznie ze śmiercią, ukrzyżowaniem, upokorzeniem. Więc to była dla nich potężna, potężna lekcja. I dlatego o tej lekcji właśnie Piotr pisze. Uśmiercony w ciele, ożywiony w duchu, przez co? Przez te fakty poszedł. Bo nie sądzimy chyba, tak jak niektórzy próbują, że nasz Pan poszedł do tych upadłych demonów, tam gdzie oni tam są uwięzieni, siadł sobie herbatkę, kawkę, ciasteczka i mówi, to teraz opowiem wam prawdę o Bogu. Przecież oni te wszystkie prawdy o Bogu znają. Oni byli za karę i są do tej pory za karę w atmosferze ziemi. Nasz Pan nie poszedł tam ich odwiedzić. Skoro jestem na ziemi tak blisko, odwiedzę was, tak, pod chmurą, bo jesteście tutaj zamknięci. Pamiętam was z czasów, kiedy byliście jeszcze w niebie, przed potopem, wszyscy jeszcze przed upadkiem i teraz sobie porozmawiamy. No nie, nie, to było kazanie, poświęceniem, oddaniem naszego Pana im wygłoszone. Więc zakładamy, że przynajmniej niektórzy z nich wyciągnęli z tego lekcję i zaprzestali podejmowania wobec ludzkości tych samych działań, które podejmowali przed pierwszym adwentem naszego Pana i których wyniki były także widoczne, gdy nasz Pan był na ziemi.
dużo, dużo osób opętanych, niektórzy przez legion, przez tysiące demonów jednocześnie. Na pewno niektórzy odstąpili od tego i już tego nie robili od tamtego czasu, czyli nie robią tego, że dzisiaj. I drugi powód, liczba ludzkości jest dzisiaj dużo wyższa niż była w czasie pierwszego adwentu, no bo ludzi znacznie, znacznie przybyło. A liczba upadłych aniołów się nie zwiększa, no bo taka sama, a nawet, jak przed chwilą mówiłem, zakładamy, że część z nich zaprzestała prób przejmowania kontroli nad umysłami ludzi i pokutuje. Szczerze pokutuje w tej chwili, czekając na łaskę Boga i powrót do społeczności z Nim. Cokolwiek Bóg wobec nas zamierza, jak będziemy skruszeni, pokutować, to może coś jeszcze nie będzie z nami pełnego końca, prawda? Zresztą oni słyszą także nauki prawdy i braci, którzy na temat upadłych aniołów, bo czytają zresztą w Biblii, że będziemy sądzić aniołów. To sobie myślą, jak Paweł pisał pod natchnieniem, że będziemy sądzić aniołów, tak Paweł napisał, to oni to też przeczytali. No to znaczy, że coś jeszcze z nami będzie się robiło. To lepiej pokutować, pożałować i liczyć na to, że Bóg się nad nami zlituje. Z powyższych powodów dzisiaj nie widać zbyt wielu opętanych tak na świecie, chociaż nikt tak naprawdę nie wie, ilu pacjentów w szpitali psychiatrycznych jest tam z powodu choroby umysłu, prawdziwej choroby umysłu, a ilu jest tam z powodu opętania, gdyż medycyna dzisiaj nie odróżnia tych rzeczy. No prawdopodobnie dlatego nie odróżnia, że nie wierzy w istnienie świata duchowego, ani tego dobrego świata duchowego, ani tego złego. Ale my wiemy, że ten świat duchowy zły istnieje i na pewno nie umysły niektórych ludzi są pod ogromnym wpływem tych upadłych demonów. Wracamy do Łukasza, naszego 13 rozdziału, tam gdzie jesteśmy dzisiaj. Więc Łukasz, 13 rozdział i werset 33. Bo to, co do tej pory powiedziałem, to mówiliśmy 31 i 32. Myślę, że wszystko, co się mieści w wersecie 31 czy 32 już było. Sprawdźmy. W tym czasie przybyli niektórzy do faryzeusza, mówiąc do niego, wyjdź, oddal się stąd, gdyż Herod chce się zabić. Na co nasz Pan mówi, idźcie i powiedzcie temu lisowi, oto wypędzam demony, dokonuję uzdrowień, dziś i jutro, a trzeciego dnia, tak, nie skończę, tylko zostanę skompletowany, zostanę zakończony. Dzieło zostanie doprowadzone do końca. No i werset 33. Tymczasem muszę dziś i jutro i pojutrze odbyć drogę, bo jest nie do pomyślenia, by prorok ginął poza Jerozolimą. Mówi nasz Pan, znowu dziś, jutro i pojutrze, są to dokładnie te same dni, czyli ma na myśli znowu te 3000 lat od chwili jego pobytu do wieku tysiąclecia, muszę odbyć drogę. Mówi tutaj o jakiejś drodze, dosłownie tam w oryginale jest muszę iść. No to odbyć drogę to iść, czyli muszę działać, muszę prowadzić moje dzieło wypędzania demonów i uzdrawiania, nie bojąc się Heroda, ja będę działał. Ale temu lisowi powiedzcie, że ja mam dzieło do wykonania i on mnie nie przestraszy. Ja nie zaprzestanę się, nie oddalę tu albo tam, bo mam 3 dni pracy. Z tym, że miał na myśli 3000-letnie dni, a nie 3 dni o 24 godzinach. Po czym dodaje, że jest niemożliwe, nie do pomyślenia, by prorok miał zginąć poza Jerozolimą. To też jest bardzo ciekawe i temu też poświęcę teraz sporo minut. Właściwie końcowe minuty naszego wykładu poświęcę właśnie temu. Jest nie do pomyślenia, aby prorok miał zginąć poza Jerozolimą. A faktem jest, że wielu zginęło poza Jerozolimą. Jan Chrzciciel nie zginął w Jerozolimie. Apostoł Jan też nie. Paweł nie. Piotr nie. Wielu braci później też nie. A nawet sam Jezus zginął na Golgocie Kalwarii, która leżała już poza miastem, no ale powiedzmy blisko. Ale na pewno nasz Pan nie miał na myśli Jerozolimy jako miasta. Zważywszy, że niektórzy z braci wyraźnie zginęli bardzo daleko, tak? No bo wobec naszego Pana można powiedzieć, o Golgota, Kalwaria, poza murami miasta, no ale to przynależała do. Ale inni zginęli setki, a po tysiące kilometrów od tego miasta. Co więc oznaczają słowa naszego Pana, że prorok może zginąć tylko w Jerozolimie? Że niemożliwe, żeby zginął poza nią. Odpowiedzią jest symboliczne znaczenie Jerozolimu. Symboliczne. Nasz Pan posługuje się symbolem. Mówi symbolem. I gdy mówi niemożliwe, żeby prorok zginął poza Jerozolimą, wcale nie ma na myśli miasta Jerozolimy. No to dlaczego tak mówi? No tak, taki jest styl biblijnego. Ukrywanie faktów, ukrywanie prawdy, żeby przez dogłębne badanie można było dojść, przy czym nie dogłębne badanie samemu, bo jak Bóg coś ukrył, pokomplikował, poukrywał znaczenie, no to nie ma takiego człowieka, kto to sam z siebie odszyfruje. Bo musiałby mieć umysł samego Boga, żeby bez Jego pomocy odszyfrować. Dlatego Bóg, kiedy czas właściwy przychodzi,
pokazuje zrozumienie przez tych, których do tego celu wybrał. Zatem symboliczne znaczenie Jerozolimy. W Biblii Jerozolima oznacza, i to chyba łatwo można udowodnić. No, ja dzisiaj nawet też podam jakiś werset, który to pokazuje. Jerozolima w Biblii używana jest w znaczeniu Izraela nominalnego. Nominalny, tylko z imienia, ten nieprawdziwy. Tak nazywa się Izraelem, ale nim nie jest. Przy czym dotyczy to zarówno tego cielesnego Izraela, żydowskiego, jak i tego duchowego, czyli chrześcijańskiego. Zobaczmy na słowa naszego Pana z Mateusza 23. Mateusza 23, 37 do 39. Mateusz 23, 37 do 39. Jeruzalem, Jeruzalem. Aż dwa razy Jezus się do niej zwraca, do tego miasta. Który zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie użycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Czy te słowa dotyczą tylko i wyłącznie literalnego miasta Jeruzalem i jego mieszkańców? Jeruzalem, Jeruzalem, oto, który zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy chciałem zgromadzić was jak kogoś kurczęta, a nie chcieliście. Nie ma na myśli całego narodu żydowskiego? Całego kościoła żydowskiego? Ma cały na myśli. Ukryty pod symboliką Jerozolimy. To właśnie w tym znaczeniu, symbolicznym znaczeniu, Jerozolima jeszcze jest to w Biblii potępiana. No bo jest potępiana w Biblii. Właśnie w tym symbolicznym znaczeniu. Nie jako miasto fizyczne i jego mieszkańcy, tylko jako przedstawiciele czy to nominalnego, cielesnego Izraela, a najczęściej nominalnego, duchowego Izraela. I to właśnie w tym symbolicznym znaczeniu nasz Pan używa nazwy tego miasta tutaj, w Łukasza 13:33. Gdyż żaden ze szczególnych sług Boga, mówiąc prorocy, miał na myśli szczególnych sług Boga, prorocy, tych, których Bóg używa do nauczania, nie zginął inaczej jak z rąk członków nominalnego domu, nominalnego Jeruzalem. Najpierw tego nominalnego cielesnego, a później i przede wszystkim tego duchowego. Bo chrześcijanie więcej zamordowali chrześcijan na śladowstwie Jezusa niż cielesny Izrael. Cielesny Izrael nie zdążył prześladowań tak bardzo rozkręcić wobec naśladowców Jezusa, żeby miał na sumieniu setki tysięcy, miliony. Ale chrześcijaństwo swoich współbraci inaczej wierzących mordowało na potęgę. I nie tylko swoich współbraci, także inne narody, które nie chciały za bardzo przyjąć chrześcijaństwa, no to ogień i miecz pomagają, żeby imię Jezusa zanieść tym narodom. Jak nie chcecie tak, nie chcecie po dobremu, to będziemy mieli na was inny sposób. Wobec tego szczególni słudzy Boga, prorocy, nie zginęli nigdy inaczej jak z rąk nominalnego domu cielesnego albo duchowego, szczególnie tego duchowego. Porównajmy to z Jana 15 rozdziałem, 18 werset do 25. Jana 15, 18 do 25. Jeśli świat was nienawidzi, wiecie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Jednakże nie jesteście ze świata, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem, nie jest sługa większy nad pana swego, jeśli mnie prześladowali i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali i was zachowywać będą. Mówi o świecie, świat. Ale jak będziemy czytali dalej, to zaraz zrozumiemy, kogo on ma na myśli przez świat. Bo ktoś to miał świat na myśli tych pogan dookoła? Co, ci będą was prześladować? Nie. Mówi świat, 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 ale jak czytamy dalej, to widzimy, co on ma na myśli pod światem. A to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Gdybym nie przyszedł do nich i nie mówił, nie mieliby grzechu. Widzimy, co to za świat? Gdybym do nich nie przyszedł do tego świata i nie mówił, to ten świat nie miałby grzechu. Lecz teraz nie mają wymówki z powodu grzechu swego. Bo przyszedłem, powiedziałem. Oni wszystko wiedzieli, przyjęli, poznali. Posłuchali. I taka reakcja. Nie ma na myśli pogańskiego świata, absolutnie. Ma świat żydowski na myśli i świat ten później chrześcijański, który też przyjął nauki Jezusa, nazwali się chrześcijanami i co? I mord za mordem. Kto mnie nienawidzi i ojca mego nienawidzi. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, który nikt inny nie czynił, nie mieliby grzechu. Lecz teraz widzieli i znienawidzili zarówno mnie, jak i ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Jeszcze mówi, bez powodu mnie znienawidzili. A wcześniej mówił, że nie poznali mnie ani ojca. W innym miejscu powie, że będą was zabijać,
Dlatego, że też z tego samego powodu, że nie znają mnie ani ojca. Dlatego zabijają was. Twierdzą, że znają, a nie znają. To właśnie nominalni odbierają życie dzieciom Bożym. Albo fizycznie je mordując, dzisiaj na szczęście ten etap jest zakończony. Cywilizacja dzięki Bogu, nie dzięki człowiekowi. Dzięki Bogu i Jezusowi cywilizacja poszła tak bardzo do góry, że jest tak dużo światłości, światła, fakt, że nie wypada. Już nie wypada mordować. Tam jeszcze mordują w Północnej Korei, porno jest chrześcijan, tak? Czy w Iranie, może w Chinach, ale to właśnie takie kraje, gdzie cywilizacja ma zablokowany dostęp. Albo wyczerpują, jak nie mordują fizycznie, to wyczerpują siły prawdziwych dzieci Bożych swoim sprzeciwem i opozycją. Zobaczmy, jak jest napisane o naszym Panu. Żydów 12, 1 do 3. Żydów 12, 1 do 3. O naszym Panu. Przeto i my, mając obok około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas osidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który dla wystawionej sobie radości wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników znosił tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. Sprzeciwianie się na non-stop. Wyczerpujące siły braci. Według Pawła w Żydów w 13 rozdziale, czyli rozdział do przodu, bo byliśmy przed chwilą w 12, według Pawła w Żydów 13, 11 do 13, cierpienie i śmierć Jezusa i jego naśladowców symbolicznie mają miejsce poza obozem, poza bramą miasta. Przeczytajmy. Żydów 13, 11 do 13. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud, własną krwią cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego, poza obóz, znosząc pohańbienie albo urąganie Jego. Mamy tutaj nawiązanie do palenia ciał cielca i kozła w dniu pojednania. Pamiętamy, że te elementy, które wydawały nieprzyjemny zapach, były wynoszone poza obóz i tam były palone. To, co było piękniejsze, było palone na ołtarzu, na dziedzińcu, a krew była wnoszona nawet poza zasłonę, na ubłaganie kropiona. Wobec tego, albowiem ciała tych zwierząt spala się poza obozem. Od tego Paweł zaczyna. Znowu symbolika Starego Testamentu, przeniesiona przez Pawła do Nowego Testamentu i wyjaśniona. Czyli chcę Paweł tutaj pokazać, że palenie tych ciał, tych zwierząt w dniu pojednania, cielca i koza poza obozem, jest symbolem odrzucenia Jezusa, brzydzenia się Jezusem. Poza obozem, śmierdzące rzeczy. Tam spalimy, a jak będzie się paliło, to się odwracamy, bo to i widok nieprzyjemny, taki ciemny dym, i zapach, jak spalenizny takiej do wyrzucenia, nieprzyjemny. Odwracamy się z obrzydzeniem. To jest w symbolice biblijnej. To właśnie jest. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. To im nie chodziło, że nasz Pan poza jakąś bramę fizycznie wyszedł. Tylko w tym mieście Jeruzalem cierpiał w stanie odrzucenia przez jego mieszkańców. W stanie obrzydzenia, jakie oni do niego czuli. No to Izajasz 53 rozdział się przypomina, prawda? Że nie widzieliśmy w nim nic pięknego. Nie widzieliśmy w nim nic atrakcyjnego, nic niepociągającego. W ogóle nie widzieliśmy, dlaczego mielibyśmy go przyjąć, za nim pójść. Nic takiego w nim nie było, co by nam się podobało. Wręcz przeciwnie. Obrzydzenie, odrzucenie. Nominalni brzydzą się dziećmi Bożymi. Prawdziwymi, tak jak nasze Pany. Nominalni odrzucają prawdziwe dzieci Boże. Dlaczego? Dlatego, że nie wyznają one głównych błędów tych kościołów nominalnych, nie zabiegają o ich uznanie, o ich akceptację, nie podzielają ambicji ani hierarchii wartości, które mają ten świat. Mają w ogóle innego ducha. Mniej dbają o życie tu i teraz, z jego wszystkimi doczesnymi atrakcjami, a bardziej dbają o to życie przyszłe, w przyszłości. Paweł zachęca, tak, zachęca tutaj, żeby się tego nie bać, tego stanu. By symbolicznie wychodzić poza obóz, poza bramę, do stanu brzydzenia się nami, odrzucenia nas, do stanu niszczenia dzieci Bożych przez nominalnych mieszkańców symbolicznego Jeruzalem, mówiąc, że wychodzenie to będzie wychodzeniem do Jezusa. Werset 13. Wyjdźmy więc do Niego. On tam jest, w tym stanie odrzucenia, obrzydzenia cały czas. Tak on tak został potraktowany, więc idźcie tam do Niego w ten sam stan. Cóż dziwnego, że to samo was spotyka. Do stanu odrzucenia naszego Pana, który nie zważając na hańbę krzyża, też został odrzucony przez nominalny Kościół żydowski i w tym stanie odrzucenia czeka na swoich naśladowców,
którzy mogą go znaleźć właśnie tam. Nie gdzie indziej. Nie w mieście Jeruzalem. Tylko w stanie odrzucenia przez miasto Jeruzalem. Poza bramą. To ma na myśli Paweł, mówiąc poza bramę, poza opak, poza obręb miasta. Czyli symboliczne odrzucenie przez członków nominalnych kościołów. Jeśli świat was nienawidzi, powtórzę raz jeszcze, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził. Jeśli mnie prześladowali, i was będą prześladować. Jeśli ja byłem obrzydliwością dla nich, wy będziecie obrzydliwością dla nich. Dla tych, którzy nie poznali ani mnie, ani ojca. Typową cechą nominalnych była i jest. Zawsze była i zawsze jest wroga. Wroga postawa do inaczej myślących, inaczej żyjących chrześcijan. Nie wiem dlaczego, ale to jest cecha nominalna. Prawdziwe dziecko Boże, jak spotka inaczej myślącego, wierzącego, nie ma automatycznie wrogiej do niego postawy, bo to jest inny duch. Ale nominalny od razu ma wrogą postawę do kogoś, kto inaczej wierzy, kto inaczej myśli, kto inaczej żyje. Od razu pojawia się w nim duch prześladowczy. Jak kiedyś można było, to jeszcze to morderczy był, prawda? Dzisiaj to będzie prześladowcy bardziej oszczerczy. Będą ośmieszać tych innych, będą mi odbierać dobre imię, będą ich fałszywie przedstawiać. Lubią bardzo to. Będą nazywać ich służbę Bogu nielegalną, mówiąc, że nie mają prawa, nielegalnie służą. A jak się ci bracia będą spotykać, to będą mówić, że spotkania są dzikie. Co nie jest niczym innym, jak wyrzucanie takich osób poza bramę, poza społeczność. Do stanu, do którego Paweł zachęca, żebyśmy się nie bali wchodzić, bo tam czeka Jezus. I na koniec trzy krótkie cytaty i kończymy. Związane z tym właśnie wątkiem. Izajasz 56:8. Chciałbym teraz pokazać to bycie w Izajaszu, bycie poza bramą, w stanie odrzucenia. Izajasz 56:8. Tak mówi Wszechmocny Pan, który zgromadza wyrzutków albo wygnanych Izraela. Jeszcze zgromadzę do niego innych poza tymi, którzy są już zgromadzeni. Tak mówi Wszechmocny Pan, który zgromadza wyrzutków albo wygnanych Izraela. Nie ma na myśli cielesnego Izraela, tylko duchowy Izrael. A ci wyrzutcy, ci wygnani, to ci naśladowcy naszego Pana, którzy zostają odrzuceni przez nominalnych chrześcijan ze swojej społeczności. Nazywa ich tu wyrzutkami albo wygnanymi. I mówi, że mam takich wyrzutków tu i ówdzie i zgromadzę do niego poza tych, których już zgromadziłem. Wszystkich takich tych odrzuconych i wyrzutków Bóg zbiera, bo nominalny system Jeruzalem, tak? Symboliczne Jeruzalem odrzuca prawdziwe dzieci Boże. Zobaczmy reakcję naszego Pana na wyrzucenie z synagogi uzdrowionego przez niego ślepca. Ewangelia Jana, 9 rozdział. Jana 9, 34-38. Nasz Pan uzdrowił pewnego ślepca. Pamiętamy, rodzice nawet byli wezwani, żeby potwierdzić, że był naprawdę ślepy od urodzenia. Rodzice za bardzo nie chcieli potwierdzać, mu się bali. No, typowe dla niepoświęconego, boi się. Wszystkiego się boi. Nie tylko boi się życie utracić, boi się wpływów, kontaktów, społeczności utracić. Żeby tylko społeczności nie utracić, nawet nie powie, że jego własne dziecko, które nagle na oczy przejrzało, było ślepe od urodzenia. Bo się boi, że się nie spodoba to pytającym. No ale to już mniejsza z tym. Jego rodzice nas nie interesują. Zobaczmy, tak, Jana 9:34-38. Odpowiadając, rzekli do niego, tyś się cały w grzechach urodził. Mówię, to tam tylko fragment, prawda? To są ci, którzy pytają tego ślepca. Jak to się stało? Czy naprawdę nie widziałeś? Tam rodzice byli wezwani wcześniej, którzy mówią, niech on sam mówi, bo jest dorosły i tak dalej. No i odpowiadają do niego ci faryzeusze, ci Sanhedrynu, przepytujący tego ślepca, czy naprawdę taki cud miał miejsce, Jezus wobec ciebie dokonał, że ci wzrok przywrócił? I mówią do niego, ty się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? Bo on powiedział, że odkąd światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepego. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Tak tych to zdenerwowało, że powiedział, chcesz nas uczyć? Ty urodzony w grzechach, ty grzeszniku? Dlatego, że się urodziłeś w grzechach, to nie ślepy byłeś całe życie. Bóg cię pokarał, a teraz taki mądry jesteś, nas będziesz pouczał. I co? I wyrzucili go. I wyrzucili go precz, dosłownie jest. I wyrzucili go precz, wypędzili go precz. I usłyszał Jezus, że go wyrzucili i znalawszy go rzekł, czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on odpowiadając rzekł, któż to jest, Panie, by mógł w Niego wierzyć? Na co Jezus mówi, widziałeś go już, a jest nim właśnie ten, co z Tobą rozmawia.
I on opowiada, że wie, że Pan nie złożył mu pokłon. Nie wiemy, co było z nim dalej, czy poświęcił się, poszedł za Jezusem, czy nie, ale to jest nie najważniejsze, czy ten, jaki człowiek użytek zrobił z tego, co Jezus wobec niego uczynił. Ważne jest, jak nasz Pan zareagował na jego wyrzucenie. Poszedł go poszukać. Poszedł go poszukać wyrzuconego przez symboliczne Jeruzalem. No i jeszcze ostatni fragment. Reakcja naszego Pana, znowu naszego Pana, na słowa niedojrzałych uczniów, których miał. Byli niedojrzali, dopiero się rozwijali. Marek 9 rozdział. Marek 9 rozdział 37 do 40. Kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek mnie przyjął, nie przyjmuje. O, chyba miało być 38, omyliłem, bo 30... A nie, dobrze, pasuje. Czyli nasz Pan mówi, kto by przyjął jedno z takich dziadek w imieniu moim, mnie przyjmuje, a ktokolwiek by mnie przyjął, nie przyjmuje mnie, lecz tego, który mnie posłał. I odpowiedział mu Jan, nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w Twoim imieniu demony i zabranialiśmy mu, bo nie chodzi za nami. Bardzo wielu chrześcijan dzisiaj zabrania innym głoszenia, działania na polu prawdy, głoszenia Ewangelii. Nie macie prawa. Nie macie prawa. I uczniowie też widzieli, wypędza demony w Twoim imieniu i byśmy mu zabraniali, bo nie chodzi z nami, czyli nie jest z naszej grupy. Na co nasz Pan, nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w moim imieniu i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. Czyli nasz Pan mówi, ni mniej, ni więcej, że poza wami, moi drodzy uczniowie, którzy tu ze mnie jesteście, są jeszcze inni, których wy nie znacie, ale ja ich znam. Tak jak Eliasz, pamiętamy, chciał życie, żeby Bóg mu zabrał, bo się już zmęczył. Mówi, wszyscy poszli za tym Baalem i w niewierność, więc co Boże, zabierz moje życie, bo tylko ja sam zostałem. To już nie da rady, ale Bóg mówi, że jeszcze jest ile, pamiętamy? 7 tysięcy. 7 tysięcy, a jeden Eliasz myślał, że jest jedyny. To ile to jest razy więcej niż jeden Eliasz? 7 tysięcy razy więcej. I to są właśnie osoby, których Bóg ma, którzy o sobie wzajemnie nie wiemy. A jeżeli wzajemnie o sobie nie wiemy, że jesteśmy naśladowcami Jezusa, mało tego, że Bóg nas używa, no to tym bardziej nie powinniśmy mieć wrogiej postawy wzajemnie do siebie. Jeżeli działamy na tym samym polu, w interesie tego samego, tylko dlatego, że nie jesteśmy z tej samej grupy, to mamy dlatego źle o sobie mówić? No ale tak niestety często jest. Jakiś monopol chcą niektórzy zaprowadzić i odebrać innym prawo do działania na polu prawdy, na polu głoszenia o Bogu, tylko chcą zarezerwować to dla siebie. A tu mamy przykład z czasów naszego Pana. Jest to przykład no, wymowny, bardzo wymowny, bo zdawać by się mogło, no już chociaż jak nasz Pan był na ziemi, to powinni być tylko ci, którzy byli, których nasz Pan wybrał. No wybrał 12 apostołów i 70 uczniów, więc chyba poza nimi nie powinny być nikogo, a to proszę. Pan jest zapisany właśnie po to, żeby przestrzec niektórych chrześcijan przed monopolem, przed roszczeniem sobie prawa do monopolu na polu działania prawdy. Tyle w moim temacie. W drugiej części z serii, krótkiej serii, bo ona chyba będzie tylko trzyczęściowa, na razie nie mam informacji. Kto ma informację jeszcze o trzecim dniu z Nowego Testamentu, niech mi zgłasza. To będę miał kolejne wykłady, czwarty, piąty, jakby się znalazło. Na razie znalazłem trzy wątki, co się stało w nauczaniu naszego Pana. Właściwie w nauczaniu naszego Pana dwa wątki, że tak, co się stanie trzeciego dnia, a ten trzeci, który zapowiadam na, nie wiem kiedy, dzisiaj pewnie jeszcze w tym roku, w grudniu będzie, to będzie już trzeci dzień w życiu naszego Pana. Coś się stało trzeciego dnia w życiu naszego Pana, tak jest to przynajmniej zapisane. Ktokolwiek wie o jakimkolwiek innym trzecim dniu z Nowego Testamentu, z Ewangelii, niech mi zgłasza, to będę w razie czego robił kolejne tematy. A z tej części życzę nam wszystkim błogosławieństw i dziękuję za wysłuchanie. Zakończymy modlitwą. Boże i Panie nasz, przechodzimy do Ciebie w imieniu naszego drogiego Jezusa Chrystusa, którego dałeś, aby umarł za nas, abyśmy pomimo naszych grzechów mogli modlić się do Ciebie w tej chwili, mogli liczyć na Twoją opatrzność i na życie wieczne w Królestwie, które przez Niego, Twojego Syna, przez Logosa, który tutaj był na ziemi, Jezusa, teraz już kompletnego Chrystusa, który został całkowicie skompletowany i już przygotowuje się do wielkiego dzieła zaprowadzania Twoich rządów tutaj na ziemi. Dziękujemy Ci, Boże, za tą wiedzę, za nadzieję, jaką ona nam daje. Jest to prawda, prawdziwa, dobra nowina, Ewangelia. Dziękujemy Ci za to. Prosimy za wszystkimi Twoimi naśladowcami, tych, których Ty wszystkich ich znasz, a my nie znamy nikogo. Pozwól nam działać na tyle, na ile możemy, abyśmy mogli Twoje imię i Twój plan
ogłaszać wszem i wobec, gdyż jest to jedyne lekarstwo dla choroby grzechu ludzkości, dla jej obecnej stanu, która prowadzona przez ludzkich przywódców może skończyć tylko w wielkiej tragedii. Dziękujemy Ci za Twój plan, za to, że Ty cały czas siedzisz na tronie i że nic go nie wzruszy nigdy i żadna sytuacja Ciebie nie przerośnie. Z tą ufnością oddajemy się pod Twoje kierownictwo, oczekując na dalszy rozwój wydarzeń i bieg Twojego planu przez Jezusa Chrystusa. Amen.